Mój znajomy poszedł z żoną na zakupy. Chciał żonie kupić kurtkę. Znalazł dla żony kurtkę. Kurtka kosztowała o 100 zł więcej niż przewidywał. Żona popatrzyła na niego i mówi: kochani, wiem, nie stać nas na kurtkę, bo teraz nie możemy wydać pieniędzy, bo wprawdzie wybudowaliśmy już dom, ale jeszcze garaż nie gotowy. A on do niej mówi: kochanie, może jednak kupimy tę kurtkę? Ona mówi: nie, poszukajmy tańszej. Poszli poszukać tańszej. I się okazało, że znaleźli kurtkę dla niego. Nie tak drogą jak dla niej, ale dla niego. I on sobie kupił kurtkę. I facet wrócił ze sklepu z kurtką. I z wyrzutami sumienia, bo żonie nie kupił, bo nie znalazła tańszej kurtki, ale obiecała, że pójdzie na zakupy z siostrą i kupi kurtkę tańszą, bo ich nie stać, bo wybudowali dom, a teraz budują garaż. I mój znajomy mówi, że mu jest bardzo przykro, bo on chciał żonie kupić tę kurtkę. Tylko jak ona zobaczyła jego minę, gdy popatrzył na cenę kurtki, to odpuścił i już te 100 zł przeważyło. I te 100 zł spowodowało, że ani on nie jest zadowolony, ani żona. I on ma kurtkę, która go wcale nie cieszy. Mimo że mu pasuje i jest nowa, to żona nadal szuka kurtki z siostrą. Nie za drogi, ale ładnej. I kochani, puenta całej historii jest następująca. Puentą jest mój wniosek. Czy naprawdę jeżeli oszczędzasz na dom, na garaż, to czy naprawdę ten dom i garaż budujesz dla swojej żony? Czy aby na pewno po to budujesz dom, aby w tym domu twoja żona była szczęśliwa, aby miała ciepło i nie musiała chodzić w kurtce?